Dzień dobry, nazywam się Michał Kołodziejczyk, a to jest nowy magazyn WP Sportowe Fakty. W drugiej połowie oddam głos kobietom, ale tak zwany kobiecy punkt widzenia w ogóle nie będzie mnie interesował. Nie będziemy rozmawiać o kreacjach Grzegorza Krychowiaka, nie będziemy mówić o spotkaniu Krzysztofa Piątka z Giorgio Armanim. To będzie głos ekspertów, ekspertów od piłki nożnej. Dzisiaj ze mną w programie Karolina Chytrek-Prosiecka, była dziennikarka TVN, dyrektor komunikacji Ekstraklasy, były. Także były. No i jeszcze wiceprezes drużyny futbolu amerykańskiego, to teraz bardzo dla ciebie ważne. Tak jest. Daria Kabała. Ten futbol to nie ten sam, co futbol, który będziemy rozmawiać. Troszkę inny. Nie dyrektor, tylko dziennikarka. Nie, jeszcze długo nie. NC Plus. Daria Kabała-Malarz. Dzień dobry. Witam serdecznie. I Anna Brzezińska, reżyserka filmowa i producentka. I kibic Realu Madryt wielki, podobno. Właśnie od Realu chciałem zacząć i od El Clasico. To my chciałyśmy zacząć od gratulacji, bo będziesz miał świetną robotę. Znaczy zawsze była dobra, a teraz jak będziesz jeszcze cyklicznie spotykał się w świetnym kobiecym towarzystwie i gadał o futbolu, no to nic, tylko żyć nie umierać, prawda? Nigdy nie było tak wielu rozmów, tak rozgadanej tej salki, w której przygotowujemy się do wejścia. Także to jest jakaś nowość dla mnie i wreszcie uśmiechnięci goście, wreszcie pozytywnie. Oni też już czują, wszyscy w tym budynku prawdopodobnie czują, Klasico. Że nie wiadomo, czy będzie to najlepszy program, ale na pewno będzie najładniejszy. Ha, bez dwóch zdań. El Clasico, Real Madrid, Barcelona, dwa mecze za nami, 4 gole stracone przez Real. Czy te mecze, czy mecze, które elektryzowały Europę przez lata, przez dekady, to nadal jest coś, co was grzeje, co was tak bardzo interesuje, przyciąga przed ekrany i coś, o czym możecie mówić godzinami? Ja powiem szczerze, że troszkę mniej niż to bywało niegdyś. Pewnie wiele jest czynników, które się składają na to, ale fakt, iż tych meczów El Clasico mamy tak wiele, to na pewno jest przyczyna, że no, elektryka jest jakby mniejsza, więc ja już się złapałam też na tym, że naprawdę nie kojarzyłam, że to już w nadchodzącym tygodniu jest kolejny mecz z tego cyklu, więc kalendarz jest przepełniony tak zwanymi wielkimi meczami dla mnie. Pewnie składa się na to także fakt, iż Real jest mocno nieswój wciąż. Ale Barcelona Real jest nieswój wiele dlatego, nie że nie ma Cristiano Ronaldo, to już nie są te mecze, które elektryzują, bo nie ma tego kosmicznego, galaktycznego pojedynku Ronaldo-Messi? No ja myślę, że Real bez Cristiano to jest połowa Realu. O, to jeśli nie więcej, stracił zespół z Madrytu, tracąc Cristiano. Ja właśnie byłam 2 lata temu na El Clasico. Nieprawdopodobne w ogóle przeżycie emocjonalne, są organizacja meczu, wszystko, cała otoczka, ale właśnie jeszcze wtedy to był ten wielki Real, mimo że ja kibicowałam Barcelonie i na trybunach były 4 osoby, w tym ja i 2 dzieci kibicujące Barcelonie na trybunie Realu. A teraz oglądając w sobotę El Clasico, muszę powiedzieć, nawet rozmawiałam przed chwilą, co się wydarzyło z Bale'em, bo ja po prostu usnęłam na tym meczu, najzwyczajniej w świecie. Nie byłam w stanie tego obejrzeć do końca. Także ja myślę, że rzeczywiście jest tak, że troszeczkę emocje opadają. Nawet widziałam kiedyś takie liczby bardzo ciekawe, że debiut Piątka oglądało 430 tysięcy widzów, a El Clasico 340 tysięcy widzów. To też coś pokazuje. A propos oglądalności, tak, to też anegdotycznie, ale prawdziwie. Ja wracałam z meczu w Białymstoku, kiedy El Clasico się toczyło i oglądaliśmy ten mecz na telefonie, na NC Plus Go w samochodzie, ale na drugim telefonie kolega miał odpalony mecz z Płocka. I szczerze, tak, to wiele osób no, od pewnego momentu mój wzrok nakierował się bardziej do tego telefonu z Płocka. Tak? No, ale tutaj są dwie rzeczy, które myślę, że mają znaczenie, bo zapytałeś w pierwszej kolejności, czy El Clasico ma taką rangę i taką atrakcyjność jak dawniej. Oczywiście zdradziłeś, że oczywiście jestem kibicem Realu Madryt, co zmienia mój punkt widzenia, ale jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest ważna. Liga hiszpańska ma tę specyfikę, która ją bardzo odróżnia od ligi angielskiej, czy nawet teraz od ligi włoskiej, że tam na dobrą sprawę no, mamy 3 drużyny, tak? I być może to, że nie ma tak wyrównanych pojedynków, że nie ma tak wielu spotkań, gdzie można naprawdę dużo czasu poświęcić na analizę różnych sytuacji, gdzie te emocje oczywiście są odpowiednio większe, to no, tutaj trochę być może ilość przechodzi w jakość. Mi się też wydaje, że te mecze, które są rozgrywane właśnie pomiędzy Realem, Barceloną a Atleti są równie emocjonujące, być może nawet bardziej. Oczywiście też ze względu na charakter drużyny Simeone. Natomiast jeśli chodzi o
Ronaldo, którego tutaj... No właśnie, czy był plan B? Czy Real był przygotowany na odejście kogoś To znaczy, takiego? Ja mogę mówić oczywiście wyłącznie o pewnych swoich personalnych opiniach, które też są w jakimś sensie oparte na tym, co czytam. I na pewno Real jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Jest to na pewno drużyna w dużym kryzysie. W zasadzie słuszne są te słowa, że na dobrą sprawę tego ducha drużyny nie ma. Ja widzę tam taką sytuację, że nie chodzi tylko o brak Cristiano. To jest jeden z wielu elementów. Na pewno na poziomie takiej atrakcyjności, bramkostrzelności, no to tutaj ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto go zastąpi. On przecież w Realu strzelił 450 bramek, także tutaj mamy Karim ledwo strzelił 20 teraz dopiero w tym sezonie. Także nie ma zawodnika, który go zastąpi. Mm-hmm. Koncepcja jakby rozłożenia tego sukcesu na kilka osób się nie udaje, dlatego że co chwila są zmiany. No wiadomo, że Solari nie jest trenerem, który zostanie, że po odejściu Zidana, które nastąpiło w tym samym czasie, co odejście naszego największego zawodnika, wydaje mi się, że ten klub do tej pory jest w szoku, z którego się nie potrafi otrząsnąć. I tu Anna dotknęła bardzo ważnego wątku, właśnie nie tylko Cristiano zniknął z Madrytu. Zidane. I to jest kolejny powód problemu. To jest bardzo ważne. Powiedziałaś o tym, że to nie jest trener na stałe. A byłby to trener na stałe, waszym zdaniem, gdyby ten Clasico z poprzedniego tygodnia potoczyły się inaczej? Bo teraz już giełda działa. To nie jest kwestia jednego meczu. Pochettino, Allegri, Mourinho, ruszyła karuzela z potencjalnymi nazwiskami potencjalnych zastępców trenera Realu. Ja jednak będę się trzymać tego, że Real powinien bardziej rozglądać się na rynku zawodniczym, aniżeli trenerskim, bo tutaj jest jakiś brak. Bo tak jak mówimy o tym, co robił Cristiano Ronaldo dla tego zespołu, to nie są tylko gole, ale to jest właśnie ta siła mentalna. My bardzo lubimy we współczesnym sporcie to określenie, ale to naprawdę była duża siła tego zespołu i tego brakuje. I wiadomo, żeby mieć tych goli odpowiedzialności, tyle, ile dawał on, to pewnie trzeba by z rynku sprowadzić trzy poważne nazwiska. A to jest to jakieś jedno nazwisko, które gwarantuje kilkadziesiąt goli w sezonie? To nie jest jednorazowa jakby sytuacja i to nie jest tylko kwestia napastnika, który będzie starał się mu dorównać. To jest kwestia zbudowania całego modelu pracy z drużyną od nowa, bo to też jest kwestia przesunięcia odpowiedzialności. Jeżeli nie ma kogoś takiego jak Cristiano, to wszyscy, którzy pracują na jego szanse ofensywne, tak na dobrą sprawę też jakby tracą swoją funkcję, swoją rangę, zaczynają się pewne zmiany. No to Modric o tym też jakby przecież mówił ostatnio. Ale więc tu na pewno trzeba zacząć od trenera, który będzie miał pomysł na ten klub. Co więcej, będzie w stanie wymanewrować pomiędzy tą starą gwardią, która jest bardzo posesywna w szatni. Mówię, Sergio Ramos wiadomo jest tutaj jakby liderem, który twardą ręką trzyma te szatnie. A tą młodą ekipą, która wchodzi z Viniciuszem, z Reguilonem, to jakby też są ciekawe nowe osoby, które się jakoś muszą z tą starą gwardią połączyć. A to nie jest przerażające, że Vinicius junior, nastolatek, nagle wkładany jest w buty Cristiano Ronaldo i niemalże trybuny na Bernabeu wymagają od niego tego, by zastąpił kogoś, kto nie jest łatwy do zastąpienia, być może nie jest możliwe w ogóle, by go zastąpić. To jest piłkarz, któremu wiele jeszcze brakuje do tego, by stać się czołowym piłkarzem Europy. No, kibic Realu ma po prostu teraz tak wielką potrzebę znalezienia zastępstwa jakiegokolwiek, że to robi, myślę, nie zastanawiając się, że być może robi to z krzywdą dla zawodnika, bo jest to po prostu przeskoczenie pewnego etapu, tak? Próba pójścia dalej bez przerobienia tej ścieżki, więc na dłuższą metę uważam, że takie historie się nie udają, bo nawet jakby to wypaliło na chwilę tu i teraz, To jest piłkarz, który potrzebuje wciąż czasu i doświadczenia. To doświadczenie musi zdobywać na boisku, żeby je zdobywać i odkładać tak pozytywnie w sobie. To wydaje mi się, że jednak to doświadczenie trzeba z jako takim spokojem zdobywać. Chociaż wiem, że spokój nie jest wielki, jak się jest w takim klubie, ale jednak. Ten próg wiekowy się gdzieś obniża, nie? Bo mamy Kylian Mbappé, który bardzo wcześnie zaczął grać, bardzo odważnie. I można od niego wymagać. I został już mistrzem świata. To jest kwestia dojrzałości mentalnej piłkarza. Tak? To zresztą widać nawet w przypadku polskich piłkarzy, jest bardzo podobnie. Karolina, jeśli chodzi o wizerunek piłkarzy, jak odbierasz słowa agenta Garetha Bale'a, który reagując na gwizdy na Bernabeu powiedział do kibiców, że to hańba i że kibice tak naprawdę Bale'owi powinni czyścić buty. Rozumiem, że to takie zachowanie agenta
troszkę nieodpowiedzialne, bo teraz Gareth na własnym stadionie będzie miał jeszcze cięższe życie. Znaczy, ja generalnie zauważyłam, pracując przez 2 lata w piłce nożnej, że jest bardzo dużo emocji, mimo bardzo wysokiego poziomu profesjonalizmu. Ja generalnie jestem przeciwna tego typu wyrażeniom. Zresztą mieliśmy niedawno, pewnie będziemy o tym rozmawiać, historię bardzo podobną, o bardzo wysokim poziomie emocji w wywiadach z polskim trenerem i polskim piłkarzem. Uważam, że jest to niedopuszczalne. Kibice są częścią zespołu, są integralną częścią zespołu i obrażanie ich w taki sposób, nawet jeśli został on wygwizdany, bo rzeczywiście no, nie popisał się grą na tym boisku, trzeba to jasno powiedzieć, zszedł z boiska, uciekł z tego boiska. Nie powinno takie zachowanie mieć miejsca. Znaczy, pewien rodzaj krytyki na trybunach jest wpisany w ten sport. Natomiast profesjonalizm w słowach powinien być wpisany w pracę menadżera sportowego. Ja uważam, że to jest niedopuszczalne. Zostajemy przy Realu, ale przenosimy się na to, co będzie się działo dzisiaj. Wczoraj z Jerzym Engerem wszedłem w mały spór. Trener, były selekcjoner reprezentacji, powiedział, że Real już jest praktycznie w ćwierćfinale. A ja się zastanawiam, piłkarze Ajaxu, trener Ajaxu, oglądając ostatnie Clasico, czy wyciągnęli z tych meczów wnioski, które są w stanie przenieść na boisko dzisiaj na rewanż w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, Real wygrał pierwsze spotkanie 2-1 z Ajaxem w Amsterdamie. Ja już widząc twój wzrok czuję, że myślę to znaczy, samo, ja myślę, co ty. To znaczy, że ty czekasz teraz na ten mecz chyba najbardziej z tej kolejki, najbardziej Ligi Mistrzów. I ja mam to samo, dlatego że gra Ajaxu potrafi być naprawdę kozacka, tak powiem, i to jest zespół, który jest w stanie pokonać największych, szczególnie gdy ci najwięksi poszukują wciąż siebie, szczególnie biorąc pod uwagę, jak wyglądało to pierwsze spotkanie, kiedy Ajax fajnie grał piłką i w piłkę, zakończył źle, ale na pewno nie stracił wiary w siebie w tej konfrontacji, w konfrontacji z Realem. No i właśnie, widząc Real z poprzedniego tygodnia, kolejny raz myślę sobie, tak, ja chcę zobaczyć tę piękną futbolową młodzież na tle Realu raz jeszcze. Ale to trzeba wygrać. Widzę, to wiesz o tym, w Madrycie. Wiem. Ile będzie, ile typujesz? No właśnie zwycięstwo Ajaxu chciałabym typować, więc takie 3 po ich stronie. 3 gole widzę. Czyli te dziury wysoko w obronie. Tyle musieliby, ale nie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że faktycznie ten mecz, dla mnie to jest też tak badawczo ciekawe, żeby sprawdzić, czy w tym kryzysie nadal jest miejsce, w kryzysie drużyny z Madrytu, nadal jest miejsce na ten już niemalże tradycyjny podział, że nawet jeżeli w lidze wali się i pali, to w Lidze Mistrzów Real jednak gra zupełnie inaczej, Real prezentuje zupełnie inną jakość. No bo Realowi nic nie zostało w tym sezonie już poza Ligą Mistrzów. No tak, ale prawda? Czy to jest pierwszy raz? Nie. Plus jeszcze często przywołujemy te wiosny Realu właśnie, że Real zaczyna grać w tym później, momencie, kiedy ale, trzeba, kiedy już bardzo ale trzeba. To nie jest ale pierwszy taki przypadek. Na pewno tutaj ja bym widziała zagrożenie w tym, że nie będzie Ramosa, bo on jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi i o sytuację na boisku, ale też o rodzaj takiego właśnie też no, mentalnego nastawienia do całej drużyny. No i oczywiście takiej jego naturalnej predylekcji do bronienia interesów wszelkimi możliwymi tak, sposobami, a w ostateczności też strzelania kluczowych bramek, bo jednak umówmy się, no, w tych pojedynkach zasadniczych, kiedy w Lidze Mistrzów się ważyły losy Realu Madryt i pucharów kolejnych, to bramki Ramosa wielokrotnie decydowały o tym. Bramki były ważne, ale nie wiem, czy wiecie, Sergio Ramos najwięcej porażek w historii El Clasico, w historii 20. Sergio Ramos najwięcej kartek w historii Realu Madryt. Sergio Ramos najwięcej kartek w historii La Ligi. Najwięcej kartek w historii Ligi Mistrzów. Ale trudno się dziwić. Trudno się dziwić, dlatego że jest to zawodnik, który jakby w swojej jakby filozofii obronnej jest bardzo ostry, bardzo nieraz agresywny. Oczywiście spotyka go za to surowa krytyka, nieraz słusznie, nieraz mniej. Natomiast jest też osobą, która angażuje się na wszystkich jakby obszarach gry w sytuację, bierze odpowiedzialność za drużynę i jest takim kapitanem z prawdziwego zdarzenia. No, ciężko mu. No to ma swoją cenę. Karolina, czy ty wierzysz w to, że Manchester United jest w stanie odrobić stratę z pierwszego meczu z PSG? Przegrał u siebie wiara w piłce. Tam jest chyba w ogóle jakiś oddział urazowy aktualnie z tego, co 10 piłkarzy brakuje, zdaje się. Tak, także, ale to z kolei jest często taka szansa dla wychowanków klubu być może, żeby zaistnieć i zupełnie odkryć nową jakość. Barcelona
nie całkiem niedawno zrobiła remontadę w wielkim stylu, odrabiając 4 bramki z PSG. Gdyby udało się Manchesterowi United, to PSG prawdopodobnie trzeba byłoby rozwiązać, bo Szejk zabrałby tak, swoje zabawki i przestał wierzyć w futbol. Szejkowie tak łatwo nie rezygnują. Ale... Złośliwi powiedzieliby, że pierwsze spotkanie przegrał trener Manchesteru, a teraz przegrali jedni i drudzy. A tych drugich też nie ma, znaczy nie ma trenera, nie ma piłkarzy. No, Manchester jest w strasznie trudnej sytuacji. No i biorąc pod uwagę ten wynik i swoją sytuację personalną. Solskjaer to jest trener na lato dla United? Czy po tym, jak przegrał z Tuchelem? Bo to był pojedynek trenerów, to pierwsze tak. spotkanie z PSG. W Manchesterze mają już inny pomysł na przyszłość. Ja myślę, że tutaj z tego, co też obserwuję kibiców Manchesteru United i jak patrzę na to, w jaki sposób ta sytuacja zaczyna się tam stabilizować po zmianie trenera, to myślę, że on ma duże szanse na to, żeby ten klub sensownie jeszcze przez chwilę poprowadzić. Wydawało się, że to jest też jakiś taki przejściowy wybór, ale on ma bardzo dobre wyniki. On ma pełne szanse na to, żeby klub skończył w pierwszej czwórce ten sezon. Mi się wydaje, że ta sytuacja, która tam była zaogniona przez Mourinho, bardzo się zaczyna ładnie stabilizować. I jak na to, co dostał po poprzedniku, to ten klub zaczyna wyglądać bardzo obiecująco. Ja myślę, że oni się też dobrze rozumieją. On jednak też tam grał. No to też jest tak, że to nie jest tak, że to jest menadżer, który mam wrażenie jakby robi pewnego rodzaju zastępstwo, wiedząc, że nic go z tym pracodawcą jak gdyby nie będzie dalej wiązać. Ja myślę, że tam jest dużo sympatii i też pewnie dużo wdzięczności ze strony szatni, że jednak wreszcie jest chwila spokoju. Ostatnie pytanie o Ligę Mistrzów. Łukasz Piszczek, jego brak w Borussii Dortmund, to jedna z przyczyn tego, że Borussia już ma tyle samo punktów, co Bayern w lidze i tego, że staje przed zadaniem bardzo trudnym w Lidze Mistrzów odrobienia bramek 3 z Londynu ze spotkania z Tottenhamem. To jedna z przyczyn, ale główna, właśnie brak doświadczenia w tak młodej drużynie? Ja nie wiem, czy główna, ale moim zdaniem bardzo ważna. No, tak jak niezwykle ważnym ogniwem Borussii jest Łukasz Piszczek w obliczu tych problemów, które spadły na ten zespół w ostatnich tygodniach, no to ten problem urasta do jednego z większych prawdopodobnie problemów w Dortmundzie. No, ten mecz z Anglikami pokazał, że są takie momenty czasami, że nie idzie nic kompletnie. I to jest taka Borussia teraz. Chwilami taką widzimy, mam wrażenie. Tottenham ma swoje problemy, nie ma super ważnego piłkarza i nie ma żadnego problemu, żeby to spotkanie wygrać. Tak? Pamiętamy też, jak się układał wynik. Bardzo długo było 1-0 i tak. Wydawało się, że wszystkim to pasuje. Większa krzywda się nie stanie, tymczasem no, Borussii stała się krzywda być może największa i nie wiem, czy nie kończy się ta historia tutaj. Ale ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj czytałam rano analizę jednego z brytyjskich dziennikarzy, który, bo oczywiście tutaj bierzemy poprawkę na jakby wrodzony sceptycyzm i dystans Brytyjczyków, że on się spodziewa takiej sytuacji, że Tottenham spokojnie może przegrać ten mecz. No to byłoby w stylu Tottenhamu, i tak by się wpisywało w historię tego tak, klubu. Że właśnie przez to, że Borussia nie ma nic do stracenia, że się musi rzucić i że musi zawalczyć, jeżeli by w ciągu, on to bardzo precyzyjnie sformułował, że on zobaczy, że w ciągu kwadransa padną 2 bramki i oni się już nie pozbierają, nie ma szans po prostu. Tottenham zrobi Tottenham i będzie wygrana Borussii. No mi się wydaje, że z tego powodu jest to interesujące, żeby to spotkanie śledzić. Wcale nie jestem przekonana, czy ono jest przesądzone. To jest trochę też taki kasus właśnie tego, czy Ajax-Real to jest mecz już rozstrzygnięty, czy dwumecz, czy jeszcze nie. Ale to może być bardzo interesujące. To też wiele Czyli powie co? O kondycji Tottenhamu. Możesz postawić Tottenhamu. 4-0 dla Borussii, tak? I awans Borussii. Postawiłabym, ale tak właściwie dla frajdy patrzenia tego, że Tottenham trzyma się swoich dawnych tradycji. Te wszystkie teorie, że grają z nożem na gardle, albo że nie mają niczego do stracenia, że przeciwnik też jest człowiekiem, trochę przypomina mi historię związane z reprezentacją Polski sprzed 20 lat, kiedy w tym doszukiwaliśmy naszych największych szans. I do reprezentacji Polski chciałbym się teraz przenieść, bo 2 gole Lewandowskiego, bo wyrównanie tego rekordu Claudio Pizzaro, najskuteczniejszego strzelca Bundesligi w historii,
wśród obcokrajowców. Seria piątka, no na chwilę nam się zatrzymał, ale to nie znaczy, że koniec piątka. Kryzys prawie ogłoszono, no więc właśnie. Duży kryzys, bo w dwóch minutach tak bez głowy. Drogi panie, czy Jerzy Brzęczek... Warto się przyzwyczaić do czegoś miłego. Czy Jerzy Brzęczek to śpi lepiej, kiedy ma taki ból głowy, kogo w ataku postawić, czy gorzej, czy to jest problem do rozwiązania, czy dla tych wszystkich piłkarzy ofensywnych miejsce w pierwszym składzie reprezentacji się znajdzie, czy trzeba będzie kogoś posadzić na ławce i walczyć wtedy z szatnią, czyli z zawiedzionymi ambicjami. Ale na mnie patrzysz? Ja nie odpowiadam za taktykę reprezentacji polskiej. Generalnie staram się unikać ocen, jak chodzi o reprezentację. Natomiast generalnie rzecz ujmując, przepraszam, uważam, że sytuacja Brzęczka jest no, bardzo trudna. On jednak został, tak wysoko została podniesiona ta poprzeczka, że dzisiaj oczekuje się cudu, ale ja nigdy nie, jakby cała wina nigdy nie leży po stronie trenera, tak? Więc to na ile ten zespół się zgra. Mówimy tutaj o Miliku, który zawsze był wielką nadzieją. Ostatnio nawet u was czytałam na stronie, że prawdopodobnie jego kariera skończy się u psychoanalityka, że bardzo źle wypada, że Napoli uważa, że jest absolutnie słabym ogniwem. I tak długo, jak długo nie będzie ducha w tym zespole, to moim zdaniem jakiekolwiek analizy nie mają tutaj zupełnie sensu. W związku z tym trudno jest mi powiedzieć. Jest duch w zespole i Brzęczek poradzi sobie z tym rozwiązaniem, z tym zadaniem taktycznym, znajdzie rozwiązanie? Znaczy ja wierzę, że dobrym duchem tej reprezentacji jest także Jerzy Brzęczek. I dlatego uważam, że nawet jeśli czasami nie śpi w związku z tym wątkiem, którego ty dotykasz, to czuję się z tym nieźle całkiem. Ja bym chciała mieć takie problemy. Ja bym wolał z tego powodu nie spać, nie mieć żadnego napastnika. No więc właśnie, wydaje mi się, że inne formacje mogą zaprzątać jego głowę równie bardzo, jak ta czysto ofensywna, bo no to żyć nie umierać, naprawdę. No kwestia tego, jak uda mu się to poukładać. Ja wiem, że z tym starciem ambicji mężczyzn przez największe M, bo przecież takimi się uważają piłkarze, będzie musiał się... Tak, no starcie straszne. Zetrzeć też Jerzy Brzęczek, ale wiesz, że on to jakoś poukłada. Czy jest miejsce dla dwóch z tych trzech wielkich naraz na boisku? Też nie potrafię tego powiedzieć. Dobrze, to ja zadam wam trzem pytanie. Jeśli jest miejsce dla jednej dziewiątki i ustalamy, że dziewiątką jest i Lewandowski, i piątek, to jest ten sam typ piłkarza i że nie ma dla nich miejsca w tym samym czasie na boisku, to kto ma zagrać w pierwszym meczu w Wiedniu już 21? Lewandowski. Dlaczego? Uważam, że Krzysztof Piątek jeszcze potrzebuje czasu, żebym ja też jako kibic i myślę również Jerzy Brzęczek polegał na nim tak, jak można polegać na Robercie Lewandowskim. Wydaje mi się, że to jeszcze jest jednak różnica, która no, chwilę się jeszcze nie zatrze. O tak. Ty, Karolina, jestem pod wrażeniem Krzysztofa Piątka, ale też pamiętajmy, że mamy wskoczyć na reprezentacyjny, równy albo i najwyższy poziom, bo chcemy coś wreszcie zrobić. Tak, więc ja mówię Lewandowski. Karolina, ja widzę to zwątpienie w tych oczach. Ja zastanawiałam się nad Piątkiem, dlatego że uważam, że taka dobra pasta piłkarza ma znaczenie na boisku, ale rzeczywiście Daria podaje bardzo racjonalne argumenty. To znaczy ta odpowiedzialność, którą czuje na sobie Lewandowski, może być niebagatelna. To też jest niesamowite, że ekspert jest w stanie przekonać eksperta, gość gościa w trakcie programu na żywo, bo to kolejna rzecz, bo to rzadko się wydarza. Kobiety mają pewną umiejętność jakby prowadzenia wymiany myśli, która często prowadzi jednak do konsensusu, a nie do tego, że... Mężczyzny przez trzech życie, panów i każdy by widział Piątka w innym miejscu. Jeden na boisku, drugi na ławce, trzeci na trybunach. Piątek nie, no, czy Lewandowski? Ja też zdecydowanie bym postawiła na Lewandowskiego z tego prostego powodu, że chociaż absolutnie nie czuję się jakby w prawie do wydawania sądów na temat polskiej reprezentacji, to myślę, wspólna. Że i może właśnie dlatego ciszej nad... No nie kończ tego. Nie kończ. Nad reprezentacją. Nad reprezentacją. Nie, znaczy Lewandowski z prostego powodu, jakby z tego samego powodu, o którym już tutaj wcześniej była mowa, to znaczy ta drużyna potrzebuje zdecydowanie pewności siebie, potrzebuje kogoś, kto w sposób odpowiedzialny będzie ją prowadził również od środka. I na pewno oczywiście fantastyczne jest to, co się dzieje z karierą Piątka i co może z tego wyniknąć dla naszej drużyny narodowej, ale
to niebezpieczne słowo psychoanaliza ma w naszej reprezentacji moim zdaniem jakby duże znaczenie i dlatego zdecydowanie odpowiedzialność, doświadczenie i ulubione słowo jednego z naszych ukochanych komentatorów, czyli spokój, są bardzo potrzebne czyli temu zespołowi. Trochę jak Ronaldo też w reprezentacji Polski. Chciałam właśnie powiedzieć, że to ta, jak szukamy dzisiaj takich klamr, to mówiąc o Ronaldo w Realu, też możemy powiedzieć o Lewandowskim w reprezentacji, tak? Gdy Lewandowski sam czuje się dobrze, jest w formie, a jest w niej od dawna, ma jakieś takie momenciki, kiedy szukamy kryzysu, a kryzysu tam nie ma, ale gdy jest w formie i w niezłej formie są jego koledzy, ci, od których on też zależy, to to jest nasz Ronaldo. Panie trenerze, czyli decyzja jest podjęta. Gra Lewandowski taka jest. Dziękujemy z góry. 3-0. No i teraz wszystko teraz się okaże. Teraz płyną maile z Mediolanu. Na polskie podwórko się przenieśliśmy przez reprezentację, a doszliśmy do ligi. Cisza na stadionie Wisły Kraków podczas ostatniego meczu. Nie było dopingu kibiców. Mówiło się, że to przez flagę, której wywieszenie zostało zabronione. Zastanawiam się, czy to początek konfliktu nowych władz klubu z tymi najbardziej radykalnymi, oddanymi też kibicami Wisły Kraków. Czy Karolina, ty przez 2 lata pracowałaś w Ekstraklasie. Czy polski klub stać na to, by rozpocząć kolejny konflikt? Czy jest szansa na zwycięstwo w takim konflikcie? Pamiętamy Legię, pamiętamy Wisłę z Jackiem Bednarzem, pamiętamy Zawiszę z Radkiem Osuchem. Tego typu spory nigdy nie kończyły się dobrze dla klubu. No wiesz co, to zawsze jest tak, że jest inny punkt widzenia osoby, która pracuje w piłce nożnej, a inny punkt widzenia osoby, które oglądają z boku, bo czasami trzeba sobie po prostu wyważyć interesy. Być może akurat nowy zarząd klubu stwierdził, że straty wizerunkowe, a co za tym idzie oczywiście wpływy finansowe, będą dużo gorsze w sytuacji, kiedy rzeczywiście ta identyfikacja z poprzednimi, nazwijmy to, stronami związanymi z klubem będzie bardzo silnie eksponowana na trybunach. Wiemy, że Wisła zrobiła taki absolutny bilans otwarcia, musi teraz pokazać, że jest w zupełnie innej rzeczywistości. Mnóstwo osób włożyło to bezinteresownie bądź bardziej interesownie, ale włożyło w to mnóstwo wysiłku, w tym takie osoby pojedyncze, chociażby kupując cegiełki, składając się po prostu na egzystencję tego klubu, co swoją drogą jest też bardzo przykre. Czy Kuba Błaszczykowski na przykład też taką dużą cegłę? No na przykład, wiesz, ale nawet moi koledzy, którzy są kibicami innych klubów, oni po prostu kupili te cegiełki po to, żeby wesprzeć klub, który jest legendą, dlatego że ta legenda też jednak buduje całą ligę. Ja osobiście ubolewam nad tym, że takie sytuacje w najwyższej klasie rozgrywkowej się zdarzają, no ale się zdarzają. No i teraz, tylko że no właśnie w momencie, kiedy odpowiada sobie na takie pytanie jeden klub, czy lepiej przeciąć tę historię i zacząć budować ją od nowa, czy jednak tolerować tę rzeczywistość, to jest za mało. No to powinna sobie odpowiedzieć cała liga, znaczy 16 klubów. Bo te problemy powinna mieć wsparcie. Bo te problemy się zawsze pojawiają. Jeszcze tylko jeden element, zaraz odpowiem. Trzeba sobie też w sposób jasny dokonać podziału tych kibiców, bo on się czasami zaciera. Znaczy mamy grupy... On się bardzo często zaciera. O, dochodzi. Mamy grupy kibicowskie, zasiadające w trybunach, na trybunie ultrasów i tak dalej, którzy rzeczywiście kochają klub, w pełni się z nim identyfikują, wykazują bardzo dużo poświęcenia dla tego klubu. Ale mamy też takich kibiców bardzo wielnych klubowi, którzy wspierają ten klub nawet na trybunach VIP, często wyśmiewanie, ale oni na przykład płacą, nie wiem, 30 tysięcy rocznie, czy tam... Za loże to znacznie więcej, ale za abonament i tym samym też wspierają ten klub za karnety i chodzą na te mecze. I ci ludzie to są dla mnie prawdziwi kibice, dlatego że oni poświęcają jakąś taką cząstkę siebie po to, żeby ten klub wspierać. I potem mamy takie małe grupki, o których my mówimy, których być może częścią nawet są też te osoby, ale jakby burzenie wizerunku klubu to nie jest wspieranie klubu. Znaczy to jest, ja rozumiem tożsamość ruchów kibicowskich, ja zupełnie mam inne postrzeganie ruchów kibicowskich, odkąd zaczęłam pracować w piłce. Natomiast jest tutaj pewnego rodzaju pomylenie pojęć. To nie jest takie z tą odpowiedzialnością, skoro to nie jest tylko decyzja jednego klubu, ja się z tym całkowicie zgadzam. Tak, to co jest, zrobić, żeby to było systemowe działanie? To musi być decyzja piłkę. Absolutnie kolegialna i to musi być decyzja zarówno Ekstraklasy, jako spółki, która zyskuje albo traci na wizerunku kibicowskim, no bo jednak jakby prywatni inwestorzy
no, często powstrzymują się przed decyzją wejścia w takie, a nie inne podmioty właśnie z takich powodów. To musi być decyzja PZPN-u. PZPN oczywiście współpracuje z kibicami, ale oczywiście z tymi ruchami właśnie kibicowskimi, takimi zaangażowanymi. To musi być decyzja na poziomie policji, to musi być decyzja na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli decyzja, szeroko pojęta decyzja polityczna. Dzisiaj wiemy, że to trochę inaczej wygląda. Ja zresztą pamiętam nawet obecny prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, pamiętam, że jeszcze kiedyś jak pracowałam jako dziennikarz, często spotykaliśmy się i on od bardzo dawna chciał wejść, jakby zidentyfikować się z piłką nożną, bo jest też wielkim kibicem. I on zawsze pytał o to, jak można zmienić wizerunek tej piłki po to, żeby tak poważna instytucja finansowa mogła w nią wejść. No więc ja Zbigniewa Jagiełło uważam za naprawdę fenomenalnego menadżera. No więc oczekuję też, że na przykład sponsorzy w pewien sposób będą wywierać nacisk na to, żeby jednak ta sytuacja się zmieniła. Zresztą PKO BP robi dobrą robotę, chociażby promując młodzieżowców, ale myślę, że takie naciski związane właśnie z eliminowaniem tych grup, no nie chcę ich nazywać, ale trudnych, o może tak, w jakimś sensie, to jest praca absolutnie do wykonania i nie wolno tego mylić z takimi naprawdę kibicami zaangażowanymi, bo to jest bardzo duży błąd. No i jeszcze jest jeden element, to znaczy, tak jak wspominałam, Ekstraklasa, PZPN, polityka i tak dalej, ale to są też samorządy, dlatego że kluby piłkarskie są często takim nośnikiem wizerunku miasta. I uważam, że w ogóle generalnie zachowanie kibicowskie też powinno... Ja zresztą jeszcze będąc w Ekstraklasie w jednym z raportów EY-a, przygotowanym wspólnie z Ekstraklasą, zrobiliśmy taką kalkulację, jak bardzo na promowanie miasta wpływa klub sportowy. Okazało się, że naprawdę wielokrotność tak zwanego ekwiwalentu, słowa, którego ja nie lubię, ale jednak to miasto się promuje przy tym klubie. W związku z tym i klub przy mieście. I teraz na przykład, jeżeli taki samorząd bywa, chociażby nawet ostatnia sytuacja na Legii i homofobiczny transparent. Tak? Więc jeżeli, wyobrażam sobie, że jeżeli klub jest wspierany przez miasto finansowo, nawet jeśli jest to jakaś tam niewielka część, ale różne jego budżetu, ale różne jego sekcje dostają pieniądze, a ten klub jakby nie realizuje polityki miasta w jakimś sensie. Czy też wręcz mu szkodzi. Może nawet, dokładnie, może nawet nie klub, ale kibice tego klubu i nie ma panowania nad tym. Znaczy, jeżeli nie będzie szerokiej presji, a dzisiaj moim zdaniem nie ma ku temu warunków, żadnych, jeżeli nie będzie szerokiej presji, to nie będzie zmiany. Ale tu jest też właśnie bardzo słuszne to, co powiedziałaś a propos pewnej solidarności tych postaw, dlatego że jeżeli jeden podmiot, czy jedna ze stron, czy właśnie miasto, czy ktokolwiek by to nie był, jakby zrobi pewien ruch samodzielnie i nie dostanie tego wsparcia szerszego, to oczywiście skończy się to dla niego fiaskiem, skończy się to dla niego znacznymi stratami i dlatego tych ruchów nie ma, dlatego że wszyscy się tego boją. Polskich klubów nie stać na zrezygnowanie z tych grup kibica, bo nikt nie przyjdzie. Ale czy tak naprawdę jest? Pytanie, czy tak naprawdę jest? Czy ktoś podjął walkę? Czy ktoś w ogóle to sprawdził? Bo to jest kluczowe. Czy może warto sobie przyjść, może powinien przyjść taki moment, gdzie ktoś sobie odpowie na pytanie, ok, godzimy się na, powiedzmy, krótkoterminowe, mocne straty wizerunkowe i finansowe, ale potem idziemy krok dalej. No tak, ale to jest brak długoterminowego planowania, który jest generalnym problemem. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale nikt też nie policzył, jaki procent tych kibiców rzeczywiście byłby odpowiedzialny za wpływy klubu, bo ja to powiedziałam już, jak rozmawialiśmy przy okazji menadżera Bale'a, kibice są częścią klubu i trzeba się z nimi liczyć, ale są granice takiego postępowania. Znaczy nie wszystko musi być akceptowalne. Całkowicie się zgadzam. Daria, NC Plus pokazuje Ekstraklasę. Nikt z tego grona nie ogląda tak wielu meczów na żywo jak ty. Ile meczów jest przerywanych przez race? Wszystkie czy 80%? No pewnie ten rząd wielkości powinniśmy poruszyć, że i do 80% zdarza nam się dobijać, tak? Transparenty, jak ostatni właśnie na Legii, kontrowersyjne oprawy. No wy tego nie pokazujecie, bo jakby nie promujecie tego typu postaw, ale
to ma wpływ na wizerunek ligi, na wizerunek produktu. Tak, i tak naprawdę poruszamy się cały czas po tym samym polu, o którym tutaj przed chwilą była rozmowa. I ja wam powiem, że ja w ogóle nie lubię tego tematu, bo ja bardzo nie lubię, jak dzieją się wokół mnie rzeczy nielogiczne. A dla mnie to jest nielogiczne, bo ja jako człowiek, który uwielbia sport i czuję się kibicem dyscyplin bardzo różnych, uważam, że jako kibic muszę zawsze iść ze sportem w jednym kierunku i go ciągnąć, próbować coś mu dać. I nie rozumiem tego, jeśli dzieje się inaczej albo ciągnie się go gdzieś w zaułek zupełnie niesportowy. Więc nielogiczne w tej sprawie jest dla mnie też to, że naczynia, które właśnie powinny być z natury połączone, czytaj klub, kibic, sport sensu stricte i wszystko to, co się z nim wiąże, także właśnie dla ośrodka, nie łączą się. To mnie po prostu, to mnie nie przekonuje, że tyle lat... Nawet się wspiera. A nawet się, tak, potrafią wzajemnie potłuc, tak, jak już pozostajemy w tym rejestrze kuchennym. Więc tego bardzo nie lubię. Przechodząc do tego podwątku, czyli transparentna Legii, ja też jestem niepoprawną romantyczką i jestem zdecydowanie fanką tego, by na stadionie wyrażać swoje opinie sportowe. Sama tak robię i po prostu nie lubię tego. Typu gwizdy, to do mnie nie przemawia. Gry Bejla. Bardzo proszę, nie podoba mi się gra Bejla. Tak, mam prawo sobie zagwizdać czy krzyknąć. Natomiast ja swoich opinii i innych opinii niesportowych na stadionie po prostu nie mam ochoty słuchać. A czy macie Więc ochotę? To też nie podoba mi się za bardzo, że jest na to przyzwolenie. Że na stadionie można wywiesić komunikat w każdej sprawie. Dobrze, a rozmawiasz o tym z piłkarzami? Pytasz się piłkarzy, czy im się to podoba? Czy oni zwracają na to uwagę? Nie powiedziałabym, że rozmawiam tak regularnie, czy im się to podoba, natomiast tak, rozmawiamy o tym. No takie historie jak race i przerywanie spotkania, czy zaburzanie jego rytmu, bo to powodują na przykład race, czy jakiś właśnie taki chwilowy, mówiąc brzydko, dym na trybunach. To nie spotkałam się z piłkarzem, który powiedziałby, że mu się to podoba. Czyli wkurza ich to. No to po prostu nie pozwala ci wykonywać roboty, tak? Bo jak ty przychodzisz do pracy i jakby masz antenę... Jakby mi tej racy odpalali, absolutnie nie byłbym zadowolony. No więc właśnie. No, ale to masz raz na jakiś czas, nie, ale zupełnie poważnie. To jest oczywiście... No, jeśli ktoś mi zaczyna odliczać antenę i ja wchodzę na antenę, to dla mnie jest czas świętości mojej pracy i nie lubię, jak ktoś mi po prostu psuje robotę, tak? Bo każda raca... Ta przysłowiowa, no to jest po prostu przerywanie mojej koncentracji także. I oczywiście to jest o tyle szerszy temat, to w ogóle jest temat rzeka i tutaj Karolina jakby otworzyła jakąś taką całą otchłań jakby różnego typu problemów, które się wiążą z tym, co się dzieje w polskiej ekstraklasie, czy w ogóle w polskiej piłce i to ma konsekwencje dla całego środowiska sportowego, dla wszystkich kibiców. To jest związane z tym, że od lat razem z moimi kolegami, koleżankami, przyjaciółmi, kibicami rozmawiamy w kółko o tym, żeby odczarować przynajmniej w Polsce tego kibica, który jest traktowany jako osoba prymitywna, jako osoba niewykształcona, agresywna. Masz pomysł na taki film? No, na pewno, zresztą takie filmy już były. Takie filmy już były, ale jakby chodzi też o to, że traci na tym cały sektor sportowy, traci na tym cała grupa społeczna, więc to też jest kwestia, ja bym do tego, co Karolina tutaj doskonale jakby wypunktowała, kto powinien w jaki sposób się włączyć w pewne korekty, dołożyła absolutnie też taką kwestię bazowej edukacji dotyczącej tego w ogóle, czym jest ten sport, jaka jest natura uczestnictwa w nim, w zależności od tego, ale również przez media, dlatego, ale że... Ale jest odwrotnie, to kibice zastępują szkołę, robiąc tak, jakieś to prawda. Patriotyczne ja pamiętam, że nawet był taki pomysł opracowania takiego programu w szkołach podstawowych, pozytywnego kibicowania. Już nie będę mówiła, kto był w to włączony, bo mam nadzieję, że ten pomysł kiedyś jeszcze wróci w ściany instytucji. No mogę powiedzieć, że na przykład policja była zaangażowana w to. Ja uważam, że to był fantastyczny pomysł, naprawdę. Pokazywania, jaka jest rola kibiców, ale właśnie kibiców pokazanych w bardzo pozytywny sposób, bo tu pewnie zaraz pojawią się głosy oburzenia i nienawiści. W bardzo pozytywny sposób, jaka jest rola stewarda, jak powinno wyglądać
oglądać kibicowanie, po co się idzie na wydarzenie sportowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to miał być program skierowany do szkół podstawowych już. Nie mówiąc o tym, ile kluby mogą jako ośrodki robić dla swoich lokalnych społeczności i ile niektóre robią, o czym nawet wcale nie wiemy. I przesłonięte jest to tymi burdami, dobrego, które sprawiają, że wszyscy myślą, że to jest jedyne oblicze tego sportu i tego konkretnego klubu, a tymczasem z tyłu jest cała masa bardzo pozytywnych aspektów, o których nikt nie wie i nie ma szansy się o tym dowiedzieć. Tak samo jak przy ostatnich meczach Legii mniej rozmawia się o tym, jak wygląda gra klubu z Warszawy na boisku, a więcej rozmawia się o konferencjach prasowych Ricardo Sapinto, trener i jego konflikt ostatni z Krzysztofem Mączyńskim. Mówiliście przed chwilą o lidze, o wizerunku, o tym, kto traci, kto zyskuje. Mam wrażenie, że na konflikcie Sapinto Krzysztof Mączyński nie zyskuje nikt, chyba że wielbiciele tego typu telenoweli. Dziennikarze, bo kochają, jak się takie rzeczy pojawiają. Nie kocham, absolutnie. Wiesz co, ja z lekkim zażenowaniem przeczytałam najpierw wywiad, a potem odpowiedź na ten wywiad. Dlatego, że dla mnie po pierwsze niedopuszczalne jest nazywanie trenera, nie chcę przekłamać, przebierańcem. Ja to jeszcze lubię to, we are talking about this kid. Jakby po prostu poziom profesjonalizmu, nie wiem, czy w ogóle... Historia z cyklu, jak duzi panowie stali się znowu małymi chłopcami, prawda? Ale to jest aż tak naprawdę budzi zażenowanie. I potem odpowiedź pana trenera, wiesz, tak jak wspominałeś na początku, ja pracuję dzisiaj w futbolu amerykańskim. Oczywiście, że jest to sport niszowy, ale nie zarządzasz 11 facetami na boisku, tylko 60 czy nawet 80 w porywach. I jak ja widzę ten gigantyczny szacunek dla trenera, gigantyczny szacunek dla trenera, słowo trenera jest święte, nawet to, że masz spać 8 godzin po to, żeby mieć lepszą wydajność fizyczną, no to ja widzę przepaść. Daria, Sapinto ma szacunek wśród piłkarzy Legii? Nigdy nie byłam w szatni, nawet gdy był bliżej tej szatni człowiek, którego dość blisko znam, to też ja z tej szatni bardzo niewiele słyszałam. Zawsze mieliśmy taką zasadę, co się dzieje w szatni, to jak z tym Vegas. To tam zostaje. Natomiast mam wrażenie, że coś z tym szacunkiem jest nie tak. Choćby dlatego, że wyciągając statystyki wszelkich wypowiedzi trenera Ricardo Sapinto, to myślę, że tak tam też znowu około 80% tych wypowiedzi rozpoczyna się od wątku szacunku właśnie, tego samego, którego my za bardzo nie widzimy w jego wykonaniu, więc to jest też dla mnie taki sygnał. Ja przez pryzmat baby na to patrzę. Kartkę na konferencji i odpowiada piłkarzowi, czytając punkt po punkcie. No na pewno był przygotowany, czy gdyby to pytanie nie padło, myślę, że odpowiedź i tak by padła z ust trenera Sapinto, więc nawet nie brał chyba pod uwagę dziennikarz. No, WP Sportowe, tak. Myślę, że nie brał w ogóle pod uwagę takiego scenariusza, by tego tematu na tej konferencji nie poruszyć. Co w tej sprawie mi się nie podoba? No to, że w ogóle załączyliśmy taki magiel, tak? Bo ja też dużo bardziej lubię skupiać się na sportowych aspektach i nie podoba mi się takie wałkowanie tematów, aczkolwiek no, jak znam polskich piłkarzy, to akurat Krzysztofa Mączyńskiego uważam za jednego z tych, którzy są ostatni do poszukiwania konfliktu. Więc musiało się w nim wydarzyć bardzo wiele rzeczy, że miał ochotę tak wiele powiedzieć, tak? I jakby to każe mi zrozumieć, że wypłynęło. Uważam, tak, że odpowiedź na to była już zupełnie niepotrzebna, ale teraz znowu mam wrażenie, że raz jeszcze Krzysztof Mączyński może odpowiedzieć, bo tam znowu został lekko poturbowany. Nie? Komunikacją, znaczy wydaje mi się, że... Ale komunikacją klubu, Legii Warszawa. Ale to, tak? Co mówisz, najbardziej traci wizerunek. Znaczy, tak? Ja nie na wiem... wizerunku i klub, i w ogóle liga, bo mówimy o jednym z największych klubów w tym kraju i właśnie zamiast gadać o piłce, ja wiem, że to też chwilowo w przypadku Legii nie jest najlepszy temat, tak? Bo też gra wygląda, jakby to powiedzieć, średnio. No właśnie, ale dlatego mówimy o czymś innym. No dobrze, Karolina, ale to jakby... Znaczy wiesz, ja nie chcę nikogo oskarżać. Byłaś dyrektorem komunikacji ekstraklasy. Czy no jesteś takiego jak komunikacja Legii Warszawy? Trudno jest mi powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda i nie wiem, jakie są relacje, jak postawił sobie granice na przykład trener. Czy można trenerowi zakazać coś mówić na konferencji? Można go na pewno o to poprosić.
I ja nie pracowałam nigdy bezpośrednio z żadnym klubem, ale pamiętam pewnego kłopotliwego trenera, który notorycznie zamieszczał w mediach społecznościowych różne dziwne posty, które niekoniecznie przysparzały lidze korzyści wizerunkowych. I po dwóch czy trzech naszych rozmowach, pół żartem, pół serio, udało się, że tak powiem, wywalczyć w nim takie przekonanie, że może jednak nie jest to potrzebne. Po prostu wydaje mi się, że na człowieka trzeba znaleźć sposób. Natomiast jeżeli od początku taka polityka medialna była akceptowana, to ja pamiętam kiedyś rozmowę jeszcze za dawnych czasów w Legii Warszawa z jednym z fotopstryków, znaczy z fotografem sportowym, który mi powiedział, że jak to jest, jako że... pismak mogę ci podpowiedzieć. Który mi powiedział, że jak to jest, że w ogóle dział komunikacji ma kontrolować wywiady piłkarzy. Ja uważam, że w pewnym sensie powinien. A może, skoro się śmiejemy z zapisów w kontraktach piłkarzy PSG, że mają klaskać kibicom, dziękując im za doping, to to wcale nie jest takie śmieszne, tylko tego typu zapisy powinny znaleźć się też na przykład także w kontraktach z trenerami, że realizują politykę medialną klubu? Ale oczywiście. Myślę, że to jest w ogóle szerszy problem, no bo tutaj też mówimy oczywiście o sytuacjach krajowych, no ale była historia z Kepą ostatnio. Tak. Była cała historia później odkręcania tego, co się stało z jednej i z drugiej strony. No to nie porozumienie tylko, Anna. Nie, no ja wiem, oczywiście widziałam przecież gołym okiem. Każdy widział. Natomiast jest coś faktycznie takiego być może na rzeczy, że w momencie, kiedy bez względu na to, jaki się ma stosunek ogólnie do tego, co wypada, czego nie wypada, że akurat w tym konkretnym sporcie kwestia hierarchii, szacunku i pewnych ustaleń, których należy przestrzegać, jest fundamentalna. Dlatego, że to jest gra. I ta gra toczy się na wielu polach i ta gra dotyczy wszystkich, którzy biorą w niej udział. I wydaje mi się, że właśnie ta gra dotycząca relacji międzyludzkich jest najbardziej czuła, najbardziej wrażliwa i jakiekolwiek przekraczanie granic jest najbardziej widoczne. Oczywiście, zwłaszcza, że jak w każdej grze powinny być takie sytuacje, kiedy nawet jeżeli coś się ma wydarzyć, to trzeba jakby to jakoś wcześniej zamortyzować. I mówię to z pełną świadomością jako reżyser, że właśnie ze względu na to, że jest to pewnego rodzaju bardzo istotna, ale nadal sytuacja symboliczna, może właśnie tak istotna, właśnie dlatego, że jest symboliczna, to nie wolno sobie pozwalać na pewne rzeczy. Tym bardziej, że wiemy, że to jest trener szalenie emocjonalny. Tak? Może trzeba mu wyreżyserować właśnie konferencję na koniec, napisy. Ale to jest jeden klucz. Jest tutaj słowo użyte przez ciebie, Michale, czy też zdanie, które wypowiedziałaś ty, Karolino, kontrola. Może tutaj czyjejś kontroli jednak brakuje. I tak jak powiedziałaś, można trenera o coś poprosić, bo czegoś nie robił, czy coś robił. A być może mówimy o sytuacji, gdzie lista próśb jest tak długa, że po prostu nie wszystko. Sędzia doliczył już do drugiej połowy 2 minuty. Anna Brzezińska, Daria Kabała-Malarz, Karolina Chytrek-Prosiecka. Dziękuję. Bardzo było mi miło. 45 minut minęło szybciej niż jakakolwiek nam druga połowa meczu. Dużo bardziej dynamicznie niż ostatnie El Clasico. Zapraszam serdecznie na następne wizyty u nas w studiu. Dziękuję jeszcze raz. A Państwa zapraszam na drugą połowę za tydzień. We wtorek o godzinie 14:00. Wirtualna Polska. WP Sportowe Fakty. Dziękuję serdecznie.